2,5 tysiąca podpisów zebrała młodzież z ONR-u pod sprzeciwem w sprawie sprzedaży stadionu Wierchy, działek na Białej Górze i Sosenek. Podpisy przynieśli na posiedzenie Rady Miasta. Szczerze powiedziawszy, większość stanowczych była niepoinformowana o tych zjawiskach, które władze miasta planowały zrobić, czyli właśnie wyprzedawanie tego mienia. Jak myśmy nakreślili ten temat dokładnie i obszernie, z wielkim oburzeniem, a z drugiej strony z entuzjazmem podpisywali się pod tą petycją, bo cieszyli się, że ktoś w końcu ich poinformował, co tak naprawdę się dzieje. Sami radni w sprawie sprzedaży miejskich gruntów są podzieleni. Bardzo dobrze, że mamy takich odważnych młodych ludzi. To są nasi następcy. Oni kiedyś zasiądą w tej sali herbowej, gdzie my teraz rządzimy i będą rządzić miastem. I cieszy fakt, że tak postrzegają miasto, żeby też nie wszystkiego nie wysprzedawać, bo dziedzictwem naszej kultury i naszej tożsamości, naszej ojczyzny, to jest mieć coś swojego. I też miasto też musi mieć coś własnego. Tu jest potrzebna dogłębna wiedza, aby się wypowiadać na temat finansów miasta, bo życie miasta to są dochody, dzięki którym można utrzymywać różne, czy ponosić różne wydatki związane z funkcjonowaniem miasta i bez tych dochodów, które pochodzą zarówno ze sprzedaży majątku, jak i dochody, na które składają się podatki od nieruchomości, udziały w podatkach od osób fizycznych, to są te elementy, które są niezbędnie potrzebne do tego, aby miasto w ogóle funkcjonowało. Aby wydawać pieniądze, najpierw te pieniądze trzeba uzyskać, a więc sprzedaż majątku jest to jeden z bardzo ważnych elementów w funkcjonowaniu miasta, czyli w finansach miasta. Ja powiem w taki sposób, że nie mam sobie nic do zarzucenia, bo w wszystkich tych przypadkach, które są tam wypowiedziane, to ja głosowałem przeciw sprzedaży. Uważam, że jest to zbyt cenny teren dla Sanoka, żeby przekazać go jakiemuś przedsiębiorcy, bo chyba intencją radnych, tych, którzy są za, oni myślą, że ten, kto kupi ten teren, to zrealizuje taki cel, jak my jako miasto sobie myślimy. Wiceburmistrzowie Sanoka na sesji nie zabrali głosu w tej sprawie, ale obiecali, że oficjalnie odpowiedzą na interpelację. Mają na to miesiąc.